Bezpieczeństwo to naturalna potrzeba człowieka. Poczucie bezpieczeństwa nie jest niestety w Polsce wysokie. I nie mówię tutaj o bezpieczeństwie tylko i wyłącznie tym, które jest potrzebne na stadionach, ale takie zwykłe poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela. Poczucie swobodnego poruszania się po ulicach naszych miast, poczucie, że nikt nie okradnie naszego domu, że nie zostaniemy napadnięci. I poczucie bezpieczeństwa i rzeczywiste bezpieczeństwo powinno być naszą racją stanu. Wokół tej idei powinniśmy wszyscy porozumiewać się, aby tworzyć dobre warunki dla jego realizowania i gwarantowania wygodnego, bezpiecznego życia wszystkich obywateli. Mamy głębokie przekonanie, że można to osiągnąć poprzez porozumienie wszystkich sił politycznych. Ale wiemy także, że różne siły polityczne różnie zaopatrują się na konkretne propozycje działań adresowanych wobec służb mundurowych. Bezpieczeństwo to profilaktyka, to działania adresowane wobec młodzieży, to jest dobra gwarancja wygodnego i bezpiecznego życia emerytów, ale bezpieczeństwo to przede wszystkim skuteczność funkcjonowania służb. Skuteczność funkcjonowania konkretnego funkcjonariusza policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby więziennictwa. I musimy zrobić wszystko, aby ci funkcjonariusze mieli poczucie, że wraz z ich służbą i za ich misją, którą realizują, stoi państwo. I państwo ich wspiera na każdym kroku działania. Przypominam, że to jest służba, a nie praca. Służba z narażeniem życia, służba z narażeniem zdrowia i efektem tej służby często jest także to, że to zdrowie i życie funkcjonariusze tracą. Mamy poczucie, że w tej chwili, tuż przed wyborami, niestety nie ma gwarancji, że dobre warunki służby będą zachowane po wyborach. Teraz mówimy o tym z przekonaniem, że trzeba, aby wszystkie formacje polityczne wyraźnie zadeklarowały się, że nie będzie dokonywana zmiana, która spowoduje falowe, wielkie odejścia policjantów i innych funkcjonariuszy ze służby. Że nie będzie proponowana zmiana, która spowoduje, że nie będą czuli się bezpiecznie funkcjonariusze. Mówię o bezpieczeństwie socjalnym, o bezpieczeństwie życiowym. Mówiąc o bezpieczeństwie, musimy zagwarantować trzy rzeczy. Pierwsza odnosi się do warunków służby. I to takich warunków służby, w których nie będzie wakatów po to, żeby z oszczędności, z braku zatrudniania na przykład policjantów, utrzymywać komendy, zakupić podstawowe potrzeby biurowe i inne wyposażenie dla funkcjonariuszy. Drugi aspekt odnosi się do właściwego poziomu wynagradzania. Trzeci aspekt odnosi się do warunków emerytalnych. I ten trzeci budzi największy niepokój. Może powodować, że za chwilę duża rzesza funkcjonariuszy zaniepokojonych zmianą systemu emerytalnego będzie chciała odchodzić ze służby. My uważamy, że jest potrzebny kompromis w tej sprawie. Na ten kompromis i partnerską rozmowę są gotowi także przedstawiciele związków zawodowych działających w służbach mundurowych. I jestem przekonany, że wtedy, kiedy udałoby się po partnersku przedstawić propozycję i znaleźć rozwiązanie, które jest do zaakceptowania przez wszystkich, można i poczucie bezpieczeństwa, i rzeczywiste bezpieczeństwo wyraźnie zwiększyć. Dla nas system emerytalny to także trzy aspekty, które niewątpliwie powinny być podstawą budowania tego kompromisu. Pierwszy aspekt odnosi się do tego, że nie powinny zmiany, na które zgadzamy się wszyscy, także zgadzają się związki zawodowe, że takie zmiany powinny zaistnieć i są potrzebne. Ale pierwszy warunek powinien odnosić się do tego, że nie powinny te zmiany dotyczyć tych, którzy są w służbie. Drugi odnosi się do wskaźnika
ilości lat w służbie. Mówimy, że te 15 lat, które teraz jest minimum, za które przypomnę, po przejściu na emeryturę funkcjonariusz otrzymuje tylko 40% swojego uposażenia, to nie jest możliwe do utrzymania, ale chcemy, żeby znaleźć porozumienie pomiędzy 20 a 25 lat. I ostatni aspekt odnosi się do wieku funkcjonariusza, który miałby uprawnienia do przejścia na emeryturę. Możemy nie mówić o tej granicy, możemy zwiększyć wielkość, ilość lat w służbie, ale dać swobodę podejmowania decyzji, którą będzie miał funkcjonariusz. Na tego rodzaju porozumienie są gotowi wszyscy funkcjonariusze reprezentowani w związkach zawodowych. I teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Jagiełłę. Ja przypomnę tylko, że Federacja Związków Zawodowych Funkcjonariuszy wystosowała pismo do wszystkich sił politycznych. Pismo z prośbą o stanowisko w sprawie. Jako jedna z nielicznych sił politycznych, Sojusz Lewicy Demokratycznej, przygotował taką odpowiedź. Wyraźnie wskazujemy, jakie są nasze propozycje i oczekujemy także, że inne siły polityczne jednoznacznie wypowiedzą się w tej sprawie. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Proszę Państwa, Federacja Służb Mundurowych wystąpiła do wszystkich klubów poselskich, parlamentarnych, sygnalizując problematykę naszych resortów. No niestety na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie Sojusz Lewicy Demokratycznej zainteresował się tą problematyką i mamy odpowiedź, mamy to spotkanie, mamy jeszcze również spotkanie następne za paręnaście minut. Ale proszę Państwa, to co powiedział Pan Poseł, bezpieczeństwo to jest sprawa nas wszystkich, a to co na dzień dzisiejszy, ten brak zainteresowania i operowanie nie konkretami, a stosowanie metod populistycznych zemści nam się wszystkim. I dlatego bardzo liczymy na sojusz, na to zrozumienie, na te nie podziały partyjne i polityczne, tylko na pochylenie się nad problemem i wspólne rozwiązywanie tego istotnego problema, jakim jest bezpieczeństwo publiczne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze o jednym aspekcie powiedzieć, bardzo ważnym. Dzisiaj mamy tutaj reprezentację służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji i ministrowi sprawiedliwości. Natomiast reprezentacji związków zawodowych nie ma polska armia, nie mają polscy żołnierze. I to naszą odpowiedzialnością i naszą powinnością polityków powinno być to, żeby także w ich interesie się wypowiadać. Żeby oni nie musieli walczyć o swoje prawa na ulicach, to my powinniśmy uwzględnić warunki ich służby, to my powinniśmy gwarantować im właściwe wynagrodzenie, a mają wskaźnik bazowy jeden z najniższych spośród wszystkich służb mundurowych i to my powinniśmy gwarantować im bezpieczeństwo emerytalne. Jestem przekonany, że w dłuższym horyzoncie czasu, tuż po wyborach, jeżeli nie udało się tego zrobić teraz, inne siły polityczne będą gotowe do rozpoczęcia dialogu i poszukiwania porozumienia w tej sprawie.